Szczęść Boże, kochani, pozdrawiam Was dzisiaj słowo z zakrystii. Akurat mam dyżur homiletyczny, więc jest pięknie i cudownie. Wiecie, bardzo mnie po prostu uderza dzisiejsze słowo, dlatego że tam Chrystus mówi bardzo wyraźnie do tych panien, które były głupie: nie znam Was. I bardzo mnie to po prostu uderza, bo nigdy w swoim życiu nie chciałbym usłyszeć tego od Jezusa, że mnie nie zna, a nie jestem wcale takim pewniakiem, żeby powiedzieć, że na pewno w 100% usłyszę, że Bóg mnie zna. Jak sobie popatrzę na znajomych na Facebooku, zobaczcie w ogóle, ile ich macie. Ja mam chyba 4772 osoby znajome, tam 995 zaproszeń, już się po prostu w tym tracę. I tak właściwie o ilu osobach z nich mogę powiedzieć, że ich znam? Są tam osoby, które poznałem w podstawówce, w gimnazjum, w liceum, są osoby, które poznałem na stażu, są osoby, które poznałem w trakcie mojego bycia w seminarium, na pierwszej parafii, bo uczyłem było już 30 kilka klas, na drugiej parafii tutaj w Chłowicach, ale tak właściwie o kim z nich mogę powiedzieć, że ich tak naprawdę znam? To znaczy, że mam z nimi relację, że relacja nie jest czymś chwilowym, ale że relacja jest totalnie czymś stałym. Czyli, że byłem też z nimi w różnych okolicznościach życia. O kim tak właściwie możesz powiedzieć, że go znasz? Że znasz jego serce? Bo myślę, że o to chodzi. Dlatego, że kochani, Pan Bóg nas wzywa do tego, żebyśmy nie udawali, żebyśmy nie byli właśnie sztuczni, ale żebyśmy byli prawdziwi i przejrzyści. Bo tylko wtedy, kiedy mówimy Mu o naszym sercu, kiedy mówimy Mu, jacy jesteśmy naprawdę, o naszych marzeniach, o naszych trudach, o tym, co nas boli, tylko wtedy, kochani, tak właściwie można powiedzieć, że się znamy. Że On Ciebie zna, że On wie, jakie jest Twoje serce, ale On potrzebuje tego, żebyś Ty po prostu stawała przed Nim po prostu w totalnej prawdzie. I zobaczcie, pierwsze czytanie mówi nam o mądrości. I mądrość posiądą ci, którzy ją miłują, szukają i którzy jej pragną. Czyli mądrości trzeba szukać, pragnąć i jej miłować. Patrzcie na Salomona. To jest człowiek, który miał bardzo wielkie bogactwo. To jest człowiek, który, można powiedzieć, opływał w przepych tego wszystkiego, ale dla niego o wiele cenniejsza była mądrość. To, żeby mieć po prostu tę mądrość i stawić ją wyżej w hierarchii po prostu swojej wartości, co jest, kochani, niezwykłe i do czego nas po prostu też wzywa. Drugie czytanie, jeżeli chodzi o list do Tesaloniczan. Bracia, nie chcemy, żebyście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają. Nie, to znaczy, że powiedział, głupi w sercu swoim nie ma Boga, a ten, który jest po prostu mądry, ten, który ma oliwę, który ma relację z Bogiem, wie, że śmierć nie jest końcem, ale że śmierć jest początkiem czegoś nowego, że jest przejściem do nowego, lepszego życia. Wie o tym doskonale, bo to jest po prostu wiara, bo to jest ta oliwa, kochani, bo lampa jest czymś zewnętrznym, czyli lampa to będą nasze uczynki, czyli to, co są w stanie wszyscy zobaczyć, a oliwa jest czymś wewnętrznym, czyli to jest twoja relacja z Bogiem. I od tej oliwy, kochani, bardzo wiele zależy. Od tej oliwy zależy, czy twoja lampa będzie świecić, czy nie. Bo ona może świecić przez jakiś czas. A jeżeli masz żywą relację z Bogiem i ciągle ją utrzymujesz, to wówczas możesz być pewny, że ta oliwa będzie w tobie ciągle. I po czynach też nas poznacie. Zobaczcie, często w kwestiach duchowych mówi się, że po owocach ich poznacie. Czyli tam, gdzie działa po prostu Pan Bóg, tam jest pokój, tam jest radość, tam jest miłość, tam jest szacunek, tam jest życzliwość. To jest działanie Pana Boga. Jeżeli jest coś zupełnie po prostu przeciwnego, to nie ma z Panem Bogiem nic wspólnego. Kochani, wybaczcie, że taka po prostu szybka nawijka, ale chcę po prostu te wiele treści przemycić jak najprędzej. Piękne słońce dzisiaj, więc życzę Wam, kochani, dobrej niedzieli. Kto nie pił kawy, wypij dobrą kawę. Kto jest przed obiadem, dobrego obiadu. Kto jest przed kolacją, dobrej kolacji. Wszystkiego, kochani, dobrego. Miejcie się po prostu mocno. Błogosławieni ci, którzy wprowadzają pokój. I dbajmy o tą oliwę, o relację z Bogiem. Czyli bądźmy jednoznaczni, bądźmy przejrzyści, bądźmy prawdziwi. Nie oszukujmy. Niech Was dobry Bóg błogosławi i strzeże w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A ja zmierzam, żeby teraz wyłączyć.